Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z Salonu Rzeczpospolitej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. A naszym gościem, naszą rozmówczynią jest dzisiaj pani Monika Constant, dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Nie tak, witam serdecznie. Dzień dobry pani dyrektor. No, nie ma co ukrywać, że musimy zacząć od jakiegoś podsumowania stanu relacji, czy to gospodarczych, politycznych, wszelakich między Polską a Francją. Jak to wygląda, jak pani ocenia te obecne relacje pomiędzy naszymi krajami? Relacje gospodarcze są bardzo dobre. No, Francja jest drugim, czasami trzecim, zależy od momentu, od tego jak liczymy, ale no, w każdym razie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych, inwestorów zagranicznych w Polsce. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Francją kwitnie, wzrosła. Francja jest już trzecim odbiorcą naszego eksportu. Więc wydawać by się mogło, że no, lepiej być nie może. Lepiej być już praktycznie nie może. Faktycznie te relacje polityczne, mogliśmy to śledzić w ciągu ostatnich kilkunastu nawet miesięcy, mogłyby jeszcze ulec poprawie, ale no, wszystko wskazuje na to, że tych spotkań na poziomie politycznym jest coraz więcej i mamy nadzieję, że te relacje będą się zacieśniać i ta współpraca będzie jeszcze lepsza. Mhm. Tak przechodząc troszeczkę na poziom szczegółów, a jaka jest ta współpraca w sektorze energetyki? No bo nie ma co ukrywać, że mamy do czynienia z kryzysem energetycznym, wiadomo czym spowodowanym. I też zbliża się sezon grzewczy, czyli taki dość okres, bym powiedział, newralgiczny. I czy mogę zapytać, co się dzieje w tej materii we Francji? Czy na przykład ten kraj się jakoś w sposób przygotowuje, czy Francuzi właśnie, no tak jak i my, nie obawiają się przerw w dostawach energii, ciepła? Poruszył pan, panie redaktorze, bardzo ważny aspekt, dlatego, bo myślę, że te kwestie energetyczne są ważne nie tylko dla Polski, Francji, generalnie dla wszystkich krajów, już nawet nie tylko w Unii Europejskiej czy w Europie. No jak wiemy, źródła energii we Francji i w Polsce nie są te same. Francja ma ten komfort, powiedziałabym, że ponad 70% nawet jej energii produkowanej jest z atomu. Coś, o czym Polska dopiero zaczyna myśleć, przygotowywać się do tego. No właśnie i jedną z decyzji, która będzie podjęta jeszcze w tym roku, na jesieni mamy nadzieję, będzie kwestia wyboru technologii i partnera w związku z tym europejskiego bądź pozaeuropejskiego odnośnie wybudowania tych dużych reaktorów również tutaj u nas w Polsce. Więc to są faktycznie te działania. To może tylko powiedzmy wprost, że kto konkuruje z Francją, to są Stany Zjednoczone, zdaje się, i Korea Południowa. Dokładnie, południowa, tak. Więc my oczywiście liczymy na to, że to Francja będzie tym partnerem, który okaże się no, najbardziej z naszego punktu widzenia jednak stabilnym, sensownym, z najlepszą ofertą, podkreślającą również tą możliwość współpracy na poziomie europejskim, ale oczywiście decyzja nie należy do nas. Natomiast abstrahując od faktu, jaka to będzie decyzja i oby ona była oczywiście jak najlepsza dla Francuzów, już teraz Francja owszem przygotowuje się do tego, do tej sytuacji, która może nastąpić. Pierwsze decyzje zostały podjęte jeszcze w marcu tego roku i pewne dyspozycje zostały wydane przez rząd francuski, żeby choćby na przykład w instytucjach czy w budynkach należących do instytucji państwowych już przygotować się na przykład do zmniejszenia wykorzystania energii, do obniżenia temperatury, która ma tam panować. Zresztą tak swoją drogą to w ogóle jest decyzja, która jeszcze zapadła w latach 70., tylko tak naprawdę gdzieś potem przestała być respektowana i musiała być odnowiona. Więc wracamy faktycznie tak naprawdę do pewnych rozwiązań, które już funkcjonowały w latach 70. w momencie kryzysu energetycznego i kolejne działania zostały zaordynowane, jeżeli tak mogę powiedzieć, zaproponowane przez rząd. W związku z tym wszystkie firmy, czy to produkcyjne, czy usługowe, czy handlowe, zostały poproszone o przygotowanie takich rozwiązań, które chcą wdrożyć, które będą wdrażały w swoich firmach, w swoich biurach, w swoich fabrykach, które pozwolą zmniejszyć wykorzystanie energii, które zwiększą efektywność energetyczną, no i które in fine spowodują, że nawet jeżeli źródeł energii będzie mniej, to być może nie nastąpi taki kryzys i nie nastąpi blackout. No to z tego, co pani mówi, to rozumiem, że Francuzi podchodzą kompleksowo do sprawy, bo tu mówimy zarówno o przygotowaniach ze strony administracji publicznej, ale też firm biznesu. Przede wszystkim firmy, tak. Przede wszystkim, tak? Znaczy jakby rząd daje pewien przykład, ale wymaga, żeby to jednak przemysł, biznes wdrożył konkretne rozwiązania i ten dialog trwa już od czerwca i faktycznie zarówno konsumenci indywidualni, jak i biznes
są proszeni o to, żeby przygotować się do tego i zastanowić i wdrożyć, tak, w wypadku biznesu konkretne rozwiązania, które mogą doprowadzić do oszczędności energii. To się spotyka ze zrozumieniem ze strony francuskiego biznesu, takie apele rządu, czy nie wiem, sugestie, jak to nazwać? Najbardziej. To są apele, które to nie są tylko tak wystąpienia publiczne, czy jakieś wytyczne, tak? To są wręcz wytyczne i to jest dialog, który jest prowadzony na poziomie MEDEF-u, czyli takiej organizacji pracodawców, która reprezentuje cały biznes francuski we Francji. I tam są już konkretne grupy robocze, które pracują nad tym, żeby faktycznie te wytyczne były na poziomie przedsiębiorstw, regionów również przygotowywane, a potem wdrażane. A sądzi pani, że obserwując to, co u nas się dzieje w kraju, czy te doświadczenia, nazwijmy to francuskie, może to na razie w fazie przygotowania, ale rozumiem, jak już dość no, mocno i realnie wdrażane, tak? Czy to można przełożyć na grunt polski, jakoś podpowiedzieć naszym decydentom, że tu już nie ma na co... Tak, to co my jako biznes apelujemy, oczywiście no biznes w naszym wypadku francuski, ale współpracujemy także z przedsiębiorcami z innych izb bilateralnych, z innych krajów, to jest ten dialog z rządem, dlatego my mamy trochę wrażenie, że w tym momencie problem jest zamiatany pod dywan, to znaczy rząd mówi tak, może być problem, ale nie daje żadnych propozycji, nie daje żadnego przykładu, co można zrobić, żeby się do tego przygotować. Mówimy tak, węgiel będzie, ale my nie mamy żadnej pewności, czy ten węgiel wystarczy dla wszystkich i w jakiej on będzie cenie. Czy wystarczy tylko wyjąć pieniądze ze Skarbu Państwa, żeby dołożyć na przykład właśnie tak dofinansowanie do zakupu węgla, czy to dla biznesu, czy dla odbiorców indywidualnych, ale nie przygotowujemy się do tego, żeby realnie ograniczyć spożycie energii, a to jest możliwe, to są naprawdę niewielkie kroki. Proszę mi uwierzyć, że obniżenie ogrzewania w budynkach o 1 stopień to są oszczędności na poziomie 10% zużycia energii ciepłowniczej. Mówimy o tym na przykład, że we Francji zostało zakazane wykorzystywanie takich ogrzewaczy, które często na jesieni widujemy w tych francuskich knajpkach na zewnątrz. Mówimy o tym, że nie możemy włączać klimatyzacji, jeżeli temperatura nie przekroczy 26 stopni. Obniżamy właśnie ogrzewanie do 19 stopni i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie bardzo konkretne rozwiązania przyziemne, ale w których uczestniczy rząd i który pokazuje, że można to zrobić. Brakuje nam tego po stronie polskiej, takiego spojrzenia naprawdę na ten problem i pokazania, jak możemy wszyscy razem, wspólnie przygotować się do tego. No, miejmy nadzieję, że jakaś reakcja, czy chwila refleksji ze strony naszych decydentów nastąpi. Tymczasem ja bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję. A naszym widzom przypominam, że naszym gościem była pani Monika Constant, dyrektor generalna francusko-polskiej Izby Gospodarczej. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję pięknie.